Gość po ósmej. A naszym gościem jest dziś Paweł Golański, wychowany Głóckiego Klubu Sportowego i reprezentant w piłce nożnej. Z między innymi uczestnik Euro w 2008 roku w Szwajcarii i Austrii. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A porozmawiamy oczywiście o meczu, meczu, który dziś przed Polakami, bardzo ważnym meczu ze Słowacją, Euro 2020. Dziwny turniej, za chwilę o nim, ale najpierw o szansach Polaków. Jak pan obstawia. Rzeczywiście, to co Pan powiedział, mecz klucz, a więc będziemy dzisiaj po 18.00 wszyscy bardzo dobrze patrz na to spotkanie. To pierwsze spotkanie jest najważniejsze z perspektywy tego, żeby dobrze wejść w turniej. A więc myślę, że tutaj nasi reprezentanci też zdają sobie z tego doskonale sprawę. Co do szans, ja jestem optymistą, choć ten ostatni mecz towarzyski z Islandczykami nie wypadł. W zbyt dobrze graliśmy na no słabe 90 minut, były momenty niezłe, natomiast w przekroju całego spotkania to nie była taka reprezentacja Polski, którą byśmy chcieli oglądać. Natomiast ja też sobie zdaję sprawę, że to, był, to było to ostatnie przetarcie, a najważniejszy mecz jest właśnie dzisiaj o godzinie 18. Na pewno będzie ważny. Jak Pan ocenia pracę selekcjonera Paulo Souza? obcokrajowiec. Pan też był powołany przez Leo Benhakera, to był pierwszy taki trener wtedy obcokrajowiec, obco który objął naszą reprezentację. Te eksperymenty nam się udadzą? Udają? Co do rzeczywiście trenera Benhakera, to byłem pierwszym zawodnikiem, z którego, którego on powołał, debiutującego. Co do Sousy, powiem tak, po części rozumiem, że próbuje, ale z drugiej strony nie rozumiem, że aż tak dużo. Wyjaśnię, wyjaśnię, że każdy piłkarz lubi jednak wiedzieć, czy jest piłkarzem podstawowym, czy jest piłkarzem, który będzie wchodził na boisko. Myślę, że tutaj tych roszad w szeregach reprezentacji było zbyt dużo. Paulo Sousa na siłę szukał, próbował udowadniać, że jest nowym selekcjonerem. Ma inny pomysł personalny i, tech, i też taktyczny. Oczywiście ocena jego pracy przyjdzie. Po euro, bo jakby Zbigniew Boniek zatrudniając Paulo Sousę dał jasny przekaz, że chcemy coś ugrać. Jest to trener zagraniczny, trener, który ma wnieść trochę kolorytu i, i, i większą, większą pasję co do gry w piłkę w naszej reprezentacji. Czy to rzeczywiście będzie tak wyglądało, czas pokaże. Tak jak powiedziałem przed chwileczką, dla mnie zbyt dużo trener gdzieś próbował na siłę zmienić. A więc ten kręgosłup reprezentacji, który był, a więc mam na myśli tutaj Glika, Krychowiaka, Lewandowskiego, to byli ci piłkarze, na których zawsze reprezentacja mogła liczyć. Kiedy przyszedł Sousa, nagle zmiana, nie wiadomo czy Kamil Glik będzie tym pierwszym wyborem. E, oczywiście Lewandowski, Grchowiak, zawodnicy mówiąc po piłkarsku nie do ruszenia. E, Brak Grosickiego, kolejny taki pokaz jakby swoich, swoich decyzji, nowych decyzji. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że Kamil jest to zawodnik, który mało gra w swoim klubie. Natomiast jest to zawodnik, który na pewno był niezwykle ważnym piłkarzem polskiej reprezentacji. Młodzi zawodnicy, którzy pokazali się na przykład w meczu z Rosją, dobrze się zaprezentowali? Oczywiście to jest powiew młodości, to jest coś fajnego, że mamy też piłkarzy młodego pokolenia, którzy wskakują i bez najmniejszego problemu grają dobre, dobre mecze. Oczywiście turniej, taki jak euro, to jest ogromne obciążenie psychiczne, więc tutaj też trzeba być twardym, trzeba zdawać sobie sprawę, że. To 90 minut może być decydujące, jak dalej potoczą się nasze losy w fazie grupowej. A więc tutaj myślę, że jednak skłaniałbym się ku temu, że zdecydowanie więcej powinniśmy oczekiwać od tych piłkarzy doświadczonych. Bo nadmienię, że ci piłkarze doświadczeni to są zawodnicy, którzy w swoich klubach grają regularnie i są w bardzo dobrych drużynach europejskich. A więc to też jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Że na tych zawodników powinniśmy stawiać i na nich bazować. Oczywiście ten powiew młodości, o którym Pan powiedział, chyba wszyscy się z tego cieszymy, że to też są zawodnicy z polskiej, z polskiej ligi, a więc to też jest powód do, do zadowolenia. Natomiast od nich bym oczekiwał zupełnie czego innego. Oni mają właśnie tą swoją fantazją polotem dać jakiś mały plusik naszej reprezentacji, ale tutaj skoncentrowałbym się jednak na tym, żeby ci doświadczeni ciągnęli ten wózek. Jakie błędy powinien, błę, jakie błędy, wnioski powinien wyciągnąć trener z błędów, które popełniała na przykład nasza defensywa w tych dwóch sparringach? Towarzyskich na, przed euro. Na pewno tutaj trener Sousa zawsze zaznaczał, że, że oczekuje dużej agresji od swojego zespołu, jakby nie odkrywa Ameryki, bo tutaj agresja, agresja musi być futbol. To jest coś normalnego. Jeżeli e, przeciwnicy będą mieć sporo miejsca na, na, na boisku, siłą rzeczy będzie im łatwiej konstruować e, akcję. Myślę, że to jest ważne, jednak ten kolektyw, żeby e, piłkarze dobrze się rozumieli, byli blisko siebie ten blok obronny musi mieć e, kapitana. Takim zawodnikiem jest tutaj e, Kamil Glik, który potrafi ustawić swoich kolegów. Jest to zawodnik z ogromnym doświadczeniem, y, z, z charyzmą i charakterem, a więc no też musimy mieć w każdej formacji lidera. E, oczywiście y, też trzeba się wystrzegać e, prostych błędów w wyprowadzaniu piłki, bo tutaj musimy też wziąć pod uwagę, że będziemy grać na, 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 na rozpoczęcie ze Słowacją, z zespołem, który w hierarchii na pewno jest niżej niż reprezentacja Polski, ale też mają swoich szeregów. Ale zawodników. bilans mamy raczej. Niekorzystny, tak? Tak, i też Jednak mają zawodników. Grany, dokładnie, i też mają zawodników, którzy grają w niezłych klubach. A więc każdy taki najmniejszy błąd w wyprowadzaniu piłki, a w tych dwóch spotkaniach, takie też się nam zdarzały, mogą napędzić, napędzić przeciwnika. Więc tutaj ten początek tego spotkania dzisiejszego będzie dla nas bardzo ważny. To dziwne euro, raz, że rozgrywane w, w tak wielu miastach, w tak wielu państwach. Dodatkowo jeszcze ten początek mecz Danii i Finlandii i zawał serca Eriksena. To jest trudne przeżycie, chyba dla zespołu. Powiem szczerze, że teraz, nawet jak o tym rozmawiam mam gośczną skórkę, bo oglądałem to spotkanie i, i mi mocniej serce zabiło, gdy patrzyłem na ten, na ten obrazek Bezsilność, bo, bo tak naprawdę wszyscy, którzy byli na stadionie widzieli i, i przed telewizorami co się wydarzyło jak Eriksson e, upadł na, na Murawę bezwładnie. No tutaj naprawdę duże brawa należą się i samym piłkarzom i medykom, którzy udzielili tej pierwszej pomocy, bo widzieliśmy to było kluczowe. E, tak ja wszyscy zadają takiej... sobie chyba pytanie, wy przecież przechodzicie jako piłkarze do, dokładne badania, no każdy powinien. Ja... Ja sobie przypominam, swoje zdrowie sw spokojne wchodząc nam. Na oczywiście, mek. ja sobie przypominam, to było bardzo dawno temu, w 2008 roku graliśmy w mistrzostwo Europy. Natomiast y, mieli wszyscy uczestnicy mieli bardzo dokładne badania. My również pojechaliśmy na dwa dni na dwa dni do, na Śląsk. Tam przechodziliśmy szereg badań, aby zobaczyć w jakiej jesteśmy formie fizycznej i rzeczywiście te badania były bardzo dokładne. Myślę, że teraz w tych czasach te badania są jeszcze bardziej skrupulatne i dokładne, a więc to co się wydarzyło w spotkaniu Duńczyków, powiem szczerze, że to musiał być coś, co piłkarzowi zaczęło doskwierać dosłownie parę dni przed samym przed samym turniejem bo ja jestem przekonany że gdyby on wcześniej miał jakieś jakieś takie małe nawet problemy zdrowotne byłby dokładnie prześwietlony i tutaj tutaj myślę że, że, że to nie był nie był problem że piłkarz był nie nie, nie zbadany. coś musiało się wydarzyć takiego w ostatniej chwili że, że ta sytuacja miała miała miejsce natomiast Dobrze to się skończyło, że ta reakcja była, była bardzo, bardzo szybka i profesjonalna, bo ja też grając wiele lat w Rumunii, bodajże 3 lata temu, był taki przypadek na boiskach rumuńskich, gdzie piłkarz Dynama też miał zawał serca, niestety nie została udzielona szybko pomocy, na boisku, niestety, zmarł. Jak pan sądzi, kto będzie mistrzem Europy? Przed pierwszym spotkaniem stawiałem na Francuzów. Powiem szczerze, teraz y, oglądając mecz Włochów powiem szczerze, że, że, że może, może to być no nie czarny koń, bo to jest bardzo mocna, mocna reprezentacja, natomiast strasznie mi zaimponowali w meczu z Turcją zdecydowane zwycięstwo 3 do 0, ale widziałem w, w, w tym zespole taki błysk, to się od razu dało poznać, że to jest zespół, który jest nastawiony, aby tutaj od samego początku, od pierwszego spotkania pokazać, pokazać zęby i, i jasno zaznaczyć, że będą, będą mocną drużyną, która będzie się liczyła w walce o, o puchar Anglicy również mają bardzo silną drużynę. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu też nie z bo z Chorwatami zwycięstwo 1 do 0. A Polska wyjdzie z grupy? Nie zakładam innego scenariusza, więc myślę, że tutaj tak, myślę, że tutaj e, wszyscy w Polsce będziemy mocno kibicować, żeby nasza reprezentacja ten cel minimum zrobiła, bo, bo oczywiście grupa e, Słowacja, Hiszpania, Szwecja wymagająca, bo to też nie są Hiszpanie, wiadomo, nie musimy przedstawiać. Szwedzi też jest to zespół, który ma taką nieprzyjemną piłkę, jeżeli chodzi gra w meczach, kiedy się gra naprzeciwko Szwedom. Trzeba, trzeba być skoncentrowanym przez 90 minut, bo to jest taki zespół niewygodny, który jedną rzutką może... To jeszcze może krótko, naprzeczyć. bo została nam minuta emocje w Mistrzostwach Europy, ale też emocje w pierwszej lidze, bo skończyły się rozgrywki podstawowe, a zostały baraże mówiłem, wychowanego uks u choć dyrektor sportowy Korony Kielce, ale Korona nie walczy o ekstraklasę. EUKS jeszcze ma szansę, jak pan sądzi? Oczywiście, że mają szansę, mecz z Arką Gdynia na wyjeździe, co prawda Arka Gdynia, zespół jak najbardziej uważam w zasięgu łódzkiego klubu sportowego, jakbym tak miał racjonalnie oceniać szanse, to jednak więcej bym procent dał na, na łódzki klub sportowy, to jest piłka nożna i wszystko się może zdarzyć, natomiast no też przez to, że jestem wychowankiem, trzymam kciuki, żeby ŁKS wywalczyła Was do, do klasy. To będzie też interesujący sezon przyszły, pierwszoligowy, bo Widzew będzie w dali walczył, Korona pewnie też. Więc... No tutaj myślę, że na pewno jeżeli chodzi o takie zapewnienia, to my jako Korona Kielce no złożymy wszystko, żeby, żeby włączyć się o, o tą walkę do, i powrót do elity. Trzymamy kciuki za wszystkich, za Polaków dzisiaj przede wszystkim, za łódzkie i nie tylko łódzkie pierwszoligowe kluby. Dziękuję, Paweł Golański był naszym porannym gościem. Dobrego dnia i trzymamy kciuki za Polaków. Dzisiaj. Dziękuję.